Gościem Radia Z Gold jest pani Bożena Kaczkowska. No można śmiało powiedzieć kobieta renesansu, bo pani jest i dziennikarką, i pisze teksty, i komponuje muzykę, śpiewa, maluje. No także to określenie jak najbardziej będzie tutaj trafne. A chciałbym porozmawiać po pierwsze o projekcie najnowszym pani Bożeny, czyli Mały Człowiek z Wielkim Psem. Pani Bożeno, skąd taka nazwa i skąd taka inicjatywa? Mały Człowiek z Wielkim Psem to jest tytuł mojego opowiadania. Udało mi się namówić do współpracy przy ilustrowaniu tego opowiadania olsztyńską świetną malarkę Mariolę Żylińską-Jesztat, która oprócz malowania także zajmuje się artterapią z osobami niepełnosprawnymi. Zgodziła się namalować kilka obrazów do tego opowiadania i postanowiłyśmy wydać to opowiadanie w formie książki. Rozmawiając jakby przy kawie o tej współpracy, wymyśliłyśmy, jakby poszerzył się ten projekt. Ja pomyślałam sobie, że ponieważ piszę piosenki, mogłabym nagrać singiel i jakoś dołączyć do tej książki, a na przykład premiera mogłaby się odbyć w jakiejś olsztyńskiej fajnej galerii czy w klubie w formie takiej wystawy, plus premiera tego opowiadania, plus tam pośpiewalibyśmy sobie także. Opowiadanie Mały Człowiek z Wielkim Psem, pytanie, którego większość twórców nie lubi, ale może nie zdradzajmy, o czym jest książka, ale jaką tematykę, w jakiej sferze się porusza? Mały człowiek z Wielkim Psem porusza się wokół takiej temat, no to jest bardzo jakby wielowarstwowe opowiadanie, bo ono pozornie opowiada o młodej dziewczynie malarce, o dość skomplikowanym życiu osobistym, ale głównie próbowałam opisać sam moment tworzenia. Trochę teraz chciałbym poruszyć tematykę również problematyczną, bo finanse docierają do naszej redakcji takie głosy mówiące o tym, że bardzo trudno jest wyjść z jakąś ciekawą inicjatywą, właśnie taką typowo kulturalną, artystyczną, bo po prostu trudno jest zdobyć na to środki. Wiem, że tutaj wchodzi w grę jakiś większy projekt, tak? Większa koncepcja, skąd te środki w pani przypadku akurat można zdobyć. Dowiedziałam się, że istnieje taki portal, serwis Polak Potrafi i że tam można pozwolić wniosku, oczywiście ten wniosek musi mieć jakieś swoje ręce i nogi, jakiś konkretny zarys, przedstawiony jakiś fajny, jasny cel, dopiero wtedy ten projekt jest przyjęty i poprzez skupienie wokół siebie, wokół tego projektu dużej liczby znajomych, przyjaciół, nawet osób obcych, bo ci znajomi znowu zawiadamiają swoich przyjaciół i to się zaczyna tak kręcić, można ten projekt wspierać finansowo. I to rzeczywiście działa, bo tam można wpłacić złotówkę, można wpłacić 500 zł. Wybór kwoty jest dowolny. Przy każdej kwocie, nawet za złotówkę, są nagrody. Gwarantowane te nagrody. Tam sobie można wybrać opcję, wybieram z nagrodą albo wybieram bez nagrody. Można też zostać mecenasem w ogóle całego projektu. Także fantastyczna inicjatywa. Myślę, że to pokazuje, że nie ma co jakby marudzić, nie ma co poddawać się w swoich jakich może niepowodzeniach na początku drogi. Ja nie jestem na początku drogi, ale postanowiłam skorzystać z tej szansy. A nuż nam się uda zebrać taką kwotę, że wydamy książkę, Mariola namaluje te piękne obrazy, spotkamy się wszyscy w klubie, będzie sympatycznie. Może nie zdradzajmy, nie mówmy konkretnie, ile pieniędzy potrzeba, ale może powiedzmy, do kiedy można wesprzeć waszą inicjatywę? Do 17 maja. My musimy zdobyć określoną kwotę. Dopiero wtedy projekt zostanie przez te pieniążki wsparty. Jeśli się nie uda, to oczywiście wszyscy darczyńcy otrzymują te pieniądze, nawet złotówkę, z powrotem, także tutaj nie ma żadnej straty. Do 17 maja zbieramy, obecnie mamy chyba 29 osób zaangażowanych, którym serdecznie i z całego serca dziękujemy za każde 5 zł, ale są też osoby, które wpłaciły nawet 300 zł. Gdzie na co dzień szukać informacji o Bożenie Kaczkowskiej? Prowadzę bloga Malachitowy Las, prowadzę bloga Purpurowe Gniazdo, bo to jest książka niedawno wydana w styczniu dla dzieciaków. Oczywiście można mnie spotkać na Facebooku codziennie, tam się ogłaszamy ze wszystkimi projektami, tam się pozdrawiamy, tam rozmawiamy, bo to jest takie fantastyczne narzędzie, które można świetnie wykorzystać w dobrym celu. Zawiązały się tam też fajne przyjaźnie i znajomości. Pięknie pani dziękuję za wizytę. Przypomnę, że gościem Radia Z Gold była pani Bożena Kraczkowska. No śmiało mogę chyba znowu powiedzieć, kobieta renesansu z Olsztyna, no i współtwórczyni projektu Mały Człowiek z Wielkim Psem. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do współtworzenia naszego projektu Mały Człowiek, ale z Wielkim Psem.